Nazywam się Bojarszynow Nikołaj Nikołajewicz. Jestem ojcem więźnia politycznego Bojarszynowa Julija, aresztowanego w sprawie Sieti. Julii Bojarszynow, anarchista z Petersburga, oskarżony w sprawie Sieti. Uczestniczył w akcjach ekologicznych, reprezentował poglądy pacyfistyczne. W 2018 roku został oskarżony o przynależność do grupy terrorystycznej mającej na celu obalenie władzy. Razem z nim aresztowano jeszcze 10 osób. W śledztwie postawiono zarzut, że młodzi ludzie planowali przejęcie władzy w drodze dokonania aktów terrorystycznych. W sądzie oskarżeni informowali, że funkcjonariusze FSB torturowali ich za pomocą paralizatorów. Julii Bojarszynow został skazany na 5,5 roku kolonii karnej. Powinien wyjść na wolność przed końcem 2023 roku. 9 maja, wtedy po raz pierwszy udałem się na pikietę. To absurd, syn jest antyfaszystą. Wtrącony do więzienia, chociaż wszyscy świętują wyzwolenie spod faszyzmu. Nie miałem innego wyjścia. Nie pójdę przecież szturmować budynku Federalnej Służby Bezpieczeństwa, bo co to da? Jednak trzeba coś robić, chociażby coś małego, kropelka po kropelce, to co możemy. Wcześniej nikt nie wiedział o sprawie Sieti, o znęcaniu się nad więźniami, o niczym. Wielu mówiło, że czegoś takiego być nie może. Nie o płytkach, nie o czym, to jest mnogie grili, da no, to po prostu nie może być. Julik uczestniczył w wielu akcjach. Między innymi przygotowywali jedzenie dla bezdomnych. Zbierali się i słuchali wykładów. Zajmowali się sportem, samoobroną. Zatrzymano ich jako członków ruchu antyfaszystowskiego. Śledczych zupełnie nie interesowały fakty. A to jest taki wielkomocarstwowy indyk. Zrobiłem go już po aresztowaniu. Korony podobne są do czaszek. Chciałem zrobić taką złośliwą satyrę. Nasze więzi, wielkomocarstwowość i cały ten absurd zmieściłem w jednej bryłce. Nie wyszło. Indyk okazał się niedostatecznie złośliwy. Prawdziwych terrorystów trudno złapać. Dlatego służby wymyślają takie zarzuty jak dla mojego syna. Oni uważają, że mają swoje metody, paralizatory, tortury i szereg innych sposobów. Sądzą, że z takiej wymyślonej sprawy karnej zawsze się wykręcą. To przestrzeń wystawowa ani galeria, lecz prywatne mieszkanie, do którego nikt obcy nie może przyjść z ulicy, tylko swoi. To minimum, co możemy zrobić, wypowiedzieć się, chociaż w minimalnym zakresie, mimo że jest to skala niedostateczna. Są tu prace artystów zawodowych i amatorów, fotografów. Zawsze zajmowałam się tematyką polityczną i ta wystawa jest tego kontynuacją. Chociaż rozważałam odejście od tych spraw. Jednak po rozpoczęciu wojny w Ukrainie zrozumiałam, że nie mogę od tego odejść. Obecnie nic innego nie jest ważne. Raptem wszystko straciło znaczenie w porównaniu z tym strasznym wydarzeniem, które nad wszystkim dominuje. Это работа.
To są prace Saszy Skocilenko. To dziewczyna występująca przeciwko wojnie. Znajduje się w areszcie śledczym i chcą ją skazać na długoletnie więzienie. Wszystkich, którzy występują przeciwko wojnie, państwo uznało za przestępców. Minęło 5 lat od aresztowania syna. W tym czasie dobrze zrozumiałem, jak toczą się takie sprawy. Kreatywni funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa robią to bardzo prymitywnie. Zatrzymują człowieka, zaczynają wydobywać z niego zeznania. Im po prostu zapalono zielone światło i teraz robią swoje. Czy wysyła pan swoje rysunki do aresztu? Do aresztu i do kolonii. Teraz wysłałem Julikowi, synowi i innym chłopakom. Listy to ogromne wsparcie dla uwięzionych. Sasza bardzo się cieszy, gdy otrzymuje przesyłki. Są tam mocno izolowani. Sasza wiele opowiadała, że ich zmuszają do oglądania pierwszego programu telewizji całymi dniami, od rana do wieczora. A pan wyobraża sobie, czym to jest dla człowieka o naszych poglądach. To po prostu tortury. Syn mówił, że u nich także jest obowiązek oglądania telewizji. Około 5 godzin dziennie dla wszystkich. Do tego karani są, jeżeli człowiek nieprawidłowo ogląda telewizję, nieuważnie albo reaguje nie tak, jak trzeba. Od razu są karani. Pranie mózgu odbywa się tam w bardzo ostrej formie. Sasza Skocilenko, petersburska malarka, na początku agresji na Ukrainę umieściła w supermarkecie antywojenne cenniki. Aresztowana z artykułu fałszywe informacje o rosyjskiej armii. W czasie śledztwa jest przetrzymywana w areszcie śledczym. Nie zważając na chorobę celiakię, malarce grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Celiakia to poważna choroba. U Saszy może rozwinąć się osteoporoza, anemia, choroby onkologiczne. Ona musi przestrzegać ścisłej diety bezglutenowej, a to jest możliwe tylko w warunkach domowych. Poprzez adwokata poinformowała, że jedzenie bezglutenowe otrzymuje nieregularnie. Jakość tego jedzenia budzi wątpliwości. Po jego zjedzeniu Sasza ma silne bóle brzucha, nudności. Ciągle jest senna, słaba, odczuwa bóle serca. Aleksandra umieściła w sklepie cenniki, zawierające informacje o rzekomych działaniach sił zbrojnych na terytorium Ukrainy, szczególnie w Mariupolu. Klientka miejscowa, emerytka, zauważyła cennik i doniosła na policję. Akta sprawy w trybie kontrolnym skierowano do zarządu komitetu śledczego. Oskarżenie sprokurowano z nowego artykułu: świadome rozgłaszanie fałszywych informacji o działaniach sił zbrojnych powodowane nienawiścią polityczną. Ona nie pała polityczną nienawiścią do naszego kraju. Ona tu się urodziła, wyrosła, mieszkała, uczyła się, kocha swój kraj, o czym powiedziała na przesłuchaniu. Aleksandra nie wypiera się, że rozkleiła cennik.
czytelniki, ale artykuł przewiduje pociągnięcie do odpowiedzialności za świadome rozgłaszanie fałszywych wiadomości. Aleksandra potwierdza, że umieściła informację, ale nie uważa, że jest ona fałszywa. Przestępstwo kwalifikowane jest jako ciężkie i zagrożone pozbawieniem wolności na okres od 5 do 10 lat albo grzywną w wysokości od 3 do 5 milionów. To najbardziej prestiżowa rosyjska nagroda teatralna, Złota Maska. Przekazała ją Saszy Ksenia Sorokina, kostiumolożka. Powiedziała, że nie jest to dobry czas do radości, gdy artyści siedzą w więzieniu, ale w taki sposób chciała zademonstrować solidarność z Saszą. A dlaczego dla Saszy ta nagroda była ważna? Ma ona przyjaciół w Ukrainie. W pierwszych dniach wojny telefonowali do niej przyjaciele z Kijowa i opowiadali o okropnościach wojny. Ukrywali się w metrze i stamtąd kontaktowali się z Saszą. Ona nie mogła milczeć, zawsze była bardzo nieobojętnym człowiekiem. Poznałyśmy się ponad 5,5 roku temu w grupie znajomych dziewcząt w kontakte. Dosyć banalnie. Potem spotkałyśmy się i zrozumiałyśmy, że zakochałyśmy się w sobie. Obecnie jest to dla nas ogromny ból. Od dawna byłyśmy razem i od dawna marzyłyśmy, by się pobrać. Niestety w naszym kraju nie jest to możliwe. Ludzie często pytają, dlaczego tacy jak wy mają mieć swoje prawa, po co wam ślub i tak dalej. Właśnie dlatego, by nie świadczyć przeciwko swemu bliskiemu człowiekowi, aby mieć możliwość widzenia, jeżeli znajduje się w areszcie lub w kolonii. Zaczęło się szczucie na Saszę. Początkowo robiła to dyżurna celi. Czepiała się jej. Kazała wyrzucać część jedzenia, które jej przekazywaliśmy. Mówiła, że w celi nie ma miejsca. Po paru dniach do nagonki dołączyły pozostałe kobiety w celi. Zaczęły przekonywać, że ona cuchnie. Kazały jej prać ubranie, nawet czyste, którego nie nosiła. A tam trzeba prać ręcznie, w zlewie. Sasza pisała, że pranie często zajmowało jej ponad połowę dnia. Mało czasu zostawało na odpisywanie na listy. Pisanie podań i odwołań. Uważam, że to, co one robiły, działo się za milczącą zgodą administracji zakładu karnego. U nas starają się wytworzyć taką sytuację, że rzekomo wszyscy są jednomyślni. Wszystkie niezależne media są ostro zwalczane za inny punkt widzenia. Po prostu starają się je wyeliminować z przestrzeni publicznej. A takich ludzi jak Sasza, którzy organizowali akcje antywojenne, starają się przedstawić swój punkt widzenia szerokiemu kręgu osób, władze prześladują. Улица Чайковская. Marzenie o podporządkowaniu sobie całego świata to marzenie szaleńca. Wychował sobie taki naród, któremu jest to potrzebne. Na przykład obowiązkowo zabrać Krym. Już w pierwszych przemówieniach pokazał się ze złej strony. Swoim bandyckim żargonem typu topić w kiblu dał przyzwolenie na wszelką niegodziwość i trywialność. Atmaszka dana była samym takim takiej mierzyści i poszłości. Na czele państwa w żadnym wypadku nie powinny stać struktury siłowe. Dlatego, że ta organizacja wywodzi się z czasów stalinowskich. Wtedy dobrze pokazała, do czego jest zdolna. Do przelewania krwi i zabójstw. Krew i ubójstwa. Как
Gdy zaczęły się wydarzenia w kompleksie teatralnym na Dubrowce, zrobiłam plakat. Pierwszy raz na tkaninie. Nie dlatego, żeby wszystko to wydarzyło się tak szybko, że nie wiadomo było, co robić. 3 dni było na zastanowienie się. Można było się przygotować i rozwiązać problem w sposób pokojowy. A potem widziałam następstwa tego szturmu. I jak niesli, jak niesiono te dziewczęta, jedną z majtającym się warkoczem wleczono jak worek z ziemniakami. Ее тащили как мешок с картошкой, понимаете? Nawet noszy nie mieli. Насилок, 3 дня. 3 dni było, żeby się przygotować. Wtedy zrozumiałam, co się dzieje w kraju, jaką cenę ma życie i jaką mamy ochronę ze strony rządu. I jaka u nas защита от нашего правительства. Udało się tej władzy. Ropa naftowa była droga i pewna część społeczeństwa poczuła sytość. Dlatego nie chcą o niczym myśleć. A do tego doszła ideologia ruskiego świata. Dlatego, że im wciąż jest mało, znowu trzeba przyłączać i zabierać. Jaki jest tego sens? Ludziom od tego nie żyje się lepiej. Wszystko idzie na zbrojenia. Tak działał Hitler. Początkowo zaczął montować niemiecki świat. A potem poszedł dalej i dalej. I tak zaczniemy układać ruski świat. A Rosjanie są przecież wszędzie. Ostatnio każdy chętny mógł otrzymać rosyjski paszport. To jest wytłumaczenie, żeby bronić Rosjan na całym świecie. Podbijać sąsiednie kraje. Ludzie powinni choć pomyśleć o dzieciach, jak mają żyć dalej. Powinna odbyć się pełna zmiana władzy. Absolutnie. Tylko tak. Jeśli nie będzie zmiany, nic z tego nie wyjdzie. W dalszym ciągu będzie się pogrążać w tej propagandzie, kłamstwie. Ten protest i przerwanie wojny może zapobiec dalszym ofiarom, które pojawiają się codziennie. I zbliżać dalszych żertw, które продолжają się każdy dzień. A w naszym rządzie nic się nie zmienia. Wszystko zależy od jednego człowieka. I cały ogromny kraj nic nie może z tym zrobić. У нас школьники понятия не имеют. Почему-то так вот мыслят. Могли сфотографировать? Мы могли сделать фото? Место большое, освободителя. Вы возражаете, да? Если не возражаете, можно сделать фото или нет? Или нет? Только что сказали, освободитель. Все, хорошо. Выйдите, пожалуйста. Dzisiaj podczas przygotowywania dokumentów przyszła do nas policja. Rzekomo lokal miał być zaminowany. Podczas poszukiwania bomby policja zarekwirowała obraz z wystawy prac malarki Jeleny Osipowej. Stała izolowanie, konfiskacja kartin, które były wyliczone w ramach wystawki Jeleny Andrzejewny Osipowej. Nie.
Mój ojciec był żołnierzem, ale niczego dobrego o wojnie od niego nie słyszałem. Akurat jestem z tego pokolenia, któremu mówiono, oby nie było wojny. Tylko nie było wojny, to jest i все этим даже иногда слишком. Tym hasłem często maskowano wiele niegodziwości, udział w imperialistycznych konfliktach zbrojnych. Obecną agresję na Ukrainę nie sposób zamaskować. Żeby w XXI wieku tak po prostu napaść na sąsiedni kraj. Просто у многих людей Wielu ludzi w Rosji uznało, że tak można i trzeba. Такое появилось такое желание, можем повторить. Что повторить? То есть должен быть лозунг никогда больше. Вместо этого можем повторить. А ещё моя Мой край напал на соседнее państwo. Напало. Это не просто как-то абстрактно, кто-то на кого-то напал. Z tego wynika, że i ja w jakimś stopniu jestem temu winny. Dlatego mówię, nie dla wojny. Pokój Ukrainie. Odczuwam wielki wstyd przed narodem ukraińskim. Za późno jest się bać. Niebezpiecznie bać. Gdy będziesz się bać, będzie jeszcze gorzej. I jeszcze gorzej.